Cześć, pokażę Wam domowy przepis na tatara z łososia wędzonego. Potrzebuję łososia, ogórki konserwowe oraz 1/4 cebuli. Łososia wędzonego w plastrach. Musimy drobno pokroić w kosteczkę. Jak najdrobniejszą. Łososia mam już pokrojonego. Przykładam go do miski. Cebulę kroimy drobno w kostkę. Cebulę dodaję do łososia i nasz ostatni składnik są to ogórki pokrojone w plastry. Użyję 4 takich plasterków. Ogórki musimy pokroić w bardzo drobną kostkę. Ogórki dodajemy do tatara. Całość mieszamy. Odrobinę pieprzymy. Dodam odrobinę soku z cytryny. Jeżeli nasz tatar jest taki sypki, nie połączył się dobrze, proponuję go podlać odrobiną oliwy z oliwek, ale to bardzo mało. Lepiej jakby to była oliwa, która za bardzo nie smakuje oliwą. Do tatara możemy dodać świeżych ziół. Mnie bardzo korci, żeby dodać odrobinę kolendry i to zrobię. Tatar jest gotowy. Mam nadzieję, że będzie Wam smakował i podoba Wam się ten przepis. Życzę Wam smacznego.